Urząd Miasta wystawił na sprzedaż pierwsze nieruchomości znajdujące się na terenie byłej jednostki wojskowej. Są to działki pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne. Władze miasta zakładają, że powstanie tu nowe centrum Tczewa, czyli osiedle z funkcjami usługowymi, przemysłowymi i rekreacyjnymi. Być może to przełomowy moment tworzenia przyszłości Tczewa, nowej jego części położonej w newralgicznym, centralnym miejscu miasta. Przypomnijmy, że urząd przejął teren byłej jednostki wojskowej w zamian za inną nieruchomość. Po co? Prezydent chciał uporządkować kwestie formalno-prawne związane z zapisami zagospodarowania przestrzennego, stworzyć urbanistyczny projekt i podzielić teren na działki, które mają określone funkcje, zaplanować układ dróg. Trwało to blisko 2 lata. Niedawno ogłoszono pierwszy przetarg na 2 działki i prezydent czeka na pierwszych inwestorów. Po wielu miesiącach prac przygotowawczych uruchamiamy sprzedaż pierwszych działek na terenie byłej jednostki wojskowej. Te prace przygotowawcze polegały przede wszystkim na uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz podziału geodezyjnego działek. Jesteśmy w tej chwili już gotowi do pierwszego przetargu. W tym roku on się odbędzie. Na pierwszy ogień idą działki przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową. To są 2 takie duże kompleksy. Oczekujemy, że staną do tego przetargu deweloperzy. Nie chcemy sprzedawać pojedynczych działek, sprzedajemy całe obszary, można powiedzieć takie mini osiedla. Mam nadzieję, że będzie duże zainteresowanie, ponieważ teren jest atrakcyjny, w dobrym miejscu położony i liczymy na dobrą cenę. Na zakup działek potrzeba niemałych pieniędzy, a na razie teren w niedalekim sąsiedztwie Koszarowca wizualnie nie jest atrakcyjny. Jeszcze nie ma tu drogi, mediów i tak dalej. Dlatego inwestor, który zakupi działki przy przyszłej ulicy Tczewskich Saperów, może być nazwany pionierem czy wizjonerem. Podstawowe dane na temat przetargu, czyli powierzchnię i cenę wywoławczą nieruchomości, podaje naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym Stanisław Marciniak. Ogłosiliśmy już przetarg na zbycie tych nieruchomości. To są 2 działki, jedna o powierzchni około 1,5 hektara, druga o powierzchni niespełna hektara, bo 94 ary. Teren, tak jak już mówiliśmy, teren bardzo atrakcyjny, ten podejrzewam, że wyczekiwany przez niektórych deweloperów. Przetarg odbędzie się 30 listopada. Do 25 listopada należy wpłacić wadium, które będzie uprawniało do wzięcia w nim udziału. Wartość pierwszej działki, tej 1,5-hektarowej, została ustalona na cenę około 5,5 miliona złotych. Pozostała ta druga działka, to jest 1,330 000. Załóżmy, że 30 listopada znajdą się nabywcy nieruchomości na terenie nowego centrum Tczewa. Co dalej? Czy zaplanowana jest sprzedaż kolejnych działek i ewentualnych inwestycji? Równolegle prowadzimy cały czas rozmowy na temat pozyskania dobrych, ciekawych inwestorów na kolejne tereny tej jednostki przeznaczone w planie pod zabudowę zarówno usługową, jak i przemysłową. Tutaj kontakty prowadzimy zarówno z inwestorami indywidualnymi, jak i też instytucjami, które zajmują się pozyskiwaniem takich inwestorów. Mam na myśli tutaj chociażby Agencję Rozwoju Pomorza czy Pomorską Specjalną Strefę Ekonomiczną. Mam nadzieję, że wkrótce będę mógł też przekazać dobrą informację o pojawieniu się pierwszego inwestora właśnie na tą część przemysłową.